Pani Minister, Panie Ministrze, Panie Pośle, wszyscy Szanowni Państwo. To wielka radość, że możemy się kolejny raz spotykać w gościnnych progach rezydencji prezydenta, człowieka bardzo życzliwego polskiej wsi, polskiemu rolnictwu. Ja chcę na ręce szefowej kancelarii złożyć serdeczne podziękowanie prezydentowi za wszystkie jego inicjatywy, za to zrozumienie dla problemów polskiej wsi. To miejsce historyczne. Miejsce historyczne kojarzone z wielką chwałą Polski. Tu w jednym z sąsiednich pokoi umarł marszałek Józef Piłsudski. Warto kiedy również to miejsce odwiedzić. Proszę Państwa, analizujemy w Radzie do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, którą mam zaszczyt z woli prezydenta kierować. Zresztą podobną radą kierowałem u świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. Analizujemy wszystkie sprawy związane z rolnictwem i chcę powiedzieć, że właściwie prostych rozwiązań to już nie ma. Zostały sprawy trudne i trudniejsze, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak również znalezienia optymalnej ścieżki rozwoju dla polskiego rolnictwa. Tu było już przypomniane, jak ważną rolę pełni żywność. My martwimy się o wiele rzeczy w naszym życiu, ale przecież możemy się martwić tylko dlatego, że mamy jedzenie. Gdyby nie to, to pewnie paru nas studni, może nie odporniejsi trochę dłużej, byśmy nie przeżyli. Dlatego wojna na Ukrainie również pokazała, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. Szczęśliwe są kraje, które mają wystarczającą ilość żywności i nie są uzależnione od innych. Współczujemy tym wszystkim, którzy na świecie głodują, którym żywności z powodu rosyjskiej barbarzyńskiej agresji brakuje. Szukamy sposobów na transportowanie zboża do potrzebujących, ale również, ja tego wątku rozwijać nie będę, musimy twardo zabiegać o to, żeby to nie zaszkodziło naszemu również rolnictwu i naszemu rynkowi. Powiązania w rolnictwie są rozliczne. Tu honorujemy i wybitnych rolników, ludzi sukcesu rolniczego, ale przecież cóż by dała ich praca, gdyby nie dobrze funkcjonujące przetwórstwo? Przecież większość produktów, które trafia na rynek krajowy czy też eksport, którym tak się chwalimy, to są produkty przetworzone. Produkty, które wymagają obróbki niemożliwej do zrealizowania w gospodarstwie. Ewentualnie w gospodarstwie na bardzo niewielką skalę w ramach rolniczego handlu detalicznego czy bezpośredniej sprzedaży. Dlatego trzeba cenić również tych wszystkich, którzy zajmują się przetwórstwem, którzy rozwijają firmy zaopatrzenia rolnictwa w środki do produkcji. Również wielki szacunek dla, na ręce pana rektora, dla nauki polskiej, która wspiera rolników, ten cały łańcuch żywnościowy od pola do stołu. Również analizujemy różnego rodzaju decyzje, przedstawiając rekomendacje, zalecenia, może nie zawsze wszystkim się one podobają, ale amicus Plato sed veritas amica magis. Plato przyjacielem, ale prawda przyjaciółką większą. Trzeba brać pod uwagę również te zagrożenia, które niestety na horyzoncie się również pojawiają. Rozchwiane rynki, dramatyczny problem wzrostu kosztów w rolnictwie, z którym musimy sobie jakoś poradzić, ale mówiąc wprost, łatwo nie będzie. To dotyczy wszystkich kosztów w rolnictwie, ale szczególną rolę musimy w najbliższych miesiącach, tygodniach może wiązać z odpowiednim zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną zakładów przetwórczych, zarówno mleczarskich, jak i innych. Również wielkie zagrożenie dla upraw pod osłonami. Również tu jeden z laureatów, wybitny hodowca, przedstawiciel
właśnie tej części rolnictwa, pan Karol Pawlak, on i wielu innych są zależni od dostaw czy możliwości zakupu paliwa. Jeżeli nie uruchomimy w kolejnym sezonie produkcji szklarniowej czy pod innymi osłonami, to zapewne konsumenci wymuszą zaopatrzenie w pomidory, ogórki, cukinię, paprykę, etc., etc. Tyle tylko, że one będą sprowadzane z północnej Afryki, z Hiszpanii, a my będziemy obserwowali upadek całej branży. Dlatego tego typu związki są oczywiste. Jak łatwo zachwiać rolnictwem, jeżeli nie będzie zrozumienia dla konieczności ciągłości tego rolnictwa. Ale jestem przekonany, że te problemy, jeżeli chcemy rozwiązać, to rozwiążemy. Jesteśmy dumnym i pracowitym narodem. Niech inni raczej się boją, a my jesteśmy w stanie pokazać również, jak znakomicie rozwija się polskie rolnictwo. Jeszcze raz dziękuję panu prezydentowi i za patronat nad tym konkursem. Dziękuję organizatorom, Leonowi i Maciejowi, że ten bardzo wartościowy, jeden z wartościowszych konkursów w Polsce trwa już od tylu lat. Nagradza rzeczywiście ludzi wybitnych, którzy mogą być przykładem dla innych, chociaż zdaję sobie sprawę, że często są raczej obiektem zazdrości, ale już takim narodem jesteśmy. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim. Może mam przewagę nad wieloma innymi, że znam prawie wszystkich uczestników. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Szczęść Boże.